Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się dziś kolejny już raz w grze Spellcaster University. I cóż, dziś ze smutkiem stwierdzam, że witam was na nowym początku, na którym to tym razem będziemy rozgrywać ponownie tą samą mapę, jednak na dużo szybszym tempie, gdyż stwierdziłem, że po prostu to nie wytrzymam. Nawet nie wiecie, jak długo zajęło mi przejście lasu i innych rzeczy. Więc tak, po prostu stwierdziłem, że mimo tego, że właśnie nagrałem odcinki z następnej planszy, tamto podejście jest skończone. Skończone, nieudane i po prostu nie jestem w stanie wytrzymać tak długo, żeby móc to rozegrać do końca. Więc tak, oto jesteśmy tu ponownie w tym samym miejscu. Nadal, jak widzicie, nas zero. Nowy zapis całkowicie. Tym razem na, właśnie jak mówiłem, normalnym tempie. I trochę wyższym poziomie trudności, gdzie to właśnie, jak to się nazywa? Trochę mi słów. A właśnie, potrzeby będą trochę wolniej. Brakuje mi słów. Będą trochę wolniej zaspokajane. Tak, tak najlepiej to określić. Ale mniejsza co. Jeśli chcecie poznać podstawy gry, czy jakieś takie rzeczy, które mógłbym powiedzieć osobiście, co i jak, moim zdaniem, jeśli chodzi o tą grę, taki wstęp, to zapraszam do poprzednich odcinków. Dzisiaj skupiam się na tym tylko, żeby szybko ogarnąć to wszystko i tak zacznijmy od, w takim wypadku, pociągnięcia z talii alchemicznej, izba chorych, pracownia mikstur, biblioteka. Nie mam żadnych klas, więc pracownia mikstur jak najbardziej. Ciągniemy też z mistycznej i lasa międzywymiarowa albo mieniący się smok. Bierzemy to, bo to jest dużo lepsze niż cokolwiek innego. Dojdzie do elementalizmu oraz pokój czasu. Dobra. Tak się prezentuje nasze rozdanie tutaj, a z tych opcji dodatkowa stołówka, zdecydowanie. Klasa magii tajemnej albo alchemicznej, a nic z tego nie jest jakoś szczególnie potrzebne. A powiedzmy, że weźmiemy jednak alchemiczną. I tak, zacznijmy może powoli to wszystko rozpracowywać. Więc tak, uf. I wstępnie tutaj ten smok, chociaż później go przedstawię, żeby nie było. Powyżej pokoju dla uczniów stołówkę dajemy. Oraz tutaj dormitorium, żeby to było tak mniej więcej ogarnięte. I tak, na dole będziemy trzymać nie wiem co w sumie. Chociaż możemy na dole trzymać w sumie te właśnie takie klasy ogólne. Albo jakiś już konkretny dział zacząć i nie wiem, zobaczymy jeszcze, co tutaj to nam da. Klasa magii cienia albo pokój nauczycielski. Obie opcje są wspaniałe, ale wezmę pokój nauczycielski. Postawimy go nawet już tutaj, niech będzie. I tak, kolejną stołówkę. Dwie powinny nam na początek wystarczyć, maksymalnie weźmiemy trzy. I teraz jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to tak. Pracownia mikstur tutaj. Jako pedagoga bierzemy jego. Rządny, co jest bardzo ważnym elementem. Bo na tym bym chciał opierzeć, można powiedzieć, całą naszą jakby to powiedzieć, mechanikę później uczenia. Gdyż właśnie tutaj potrzeby uczniów praworządnych będą wolniej rosnąć. I niestety podrzędna pedagogika nie jest najlepsza. Ale niech będzie to 10% zamiast bycie praworządnym jest niewielką ceną. Dobra, i teraz tak, dodge elementalizmu, jest tu gdzieś praworządny, nie ma, więc bierzemy jego, bo jest lepszym pedagogiem, oraz pokój czasu tutaj. Neutralny, neutralny, a w porządku, w porządku. Dobra. I w ten sposób prezentuje się nasza szkoła początkowa, dużo lepsza niż to, co mieliśmy ostatnim razem. I teraz tak, czy coś jeszcze mam do zrobienia? Chyba nie, więc możemy dwa nowe domy. I zacznijmy od takiego typowego domu, który będzie dla każdego, że tak nazwę. Inaczej mówiąc, smakosz jest super wyborem, bo kontroluje trochę to, żeby dom wolniej niby się nasycać, a z drugiej strony pracowitość albo dobra kondycja też są wspaniałe. Gdyż dobra kondycja powoduje, żeby szybciej się poruszać ogólnie, co jest no ogólnie dobrym bonusem. Pracowitość natomiast szybsze uczenie się każdego typu magii. Obie opcje są wspaniałe. Jednak bardziej niż pracowitość na razie bym preferował chyba dobrą kondycję.
bo musimy mieć coś, co będzie kontrolowało trochę ich powolność, czy tak nazwę, zaspokojenie potrzeb i tak dalej, więc szybsze poruszanie się na pewno będzie czymś w miarę dobrym. Natomiast jeśli chodzi o sam dom, to niech będzie... No nie wiem, jak go nazwać. Jeśli już sam trafił, to niech będzie. Powrócę z moim klasykiem, który był ostatnio. Tutaj nie, to będzie kształt, to będzie... Nie, kształty są wyżej, okej. Tylko jakieś takie ładne musi być. I tak... Niech będzie dom Gruborożec ponownie. Tym razem tylko zmienimy trochę kolorki. A dobra, tak. Ten kolor bym też podmienił na coś lepszego. Może jakąś taką delikatną zieleń? No, dobra, może być. Więc dom Gruborożec. Gruborożec, okej. Jeśli chodzi natomiast o ich kolory, będą nosić wstępnie zielone szaty, czy nie. Takie pospolite niech będą. A jeśli chodzi o magię, to powiedzmy, że... Póki co nie musimy ich w żaden sposób dzielić, więc oni mogą wszystko bez jakichś specjalnych preferencji. I tworzymy od razu drugi dom, który tym razem byśmy chcieli już przygotować pod może jakąś konkretną dziedzinę. I widzę nawet coś wspaniałego. Pasja i wyznawca cienia. Nie jest to może najlepsze, ale tak, oni tutaj będą zajmować się właśnie cieniem głównie, więc mają w takim wypadku priorytet na cień. Resztę na razie nie będę jeszcze tutaj wymieniał. I do tego domu będę wrzucał tylko tych, których będę chciał szkolić na arcymagów, bądź na jakichś potężnych cienistych. Na razie nie przyjmując się resztą. A jeśli chodzi o... właśnie jakieś takie estetyki tutaj, to... Okej. Ta śmiernica mnie kupiła po prostu. Teraz tylko musimy zdobyć... Jakieś takie ładne to, co coś... O, to mi pasuje nawet. Kolor śmieci też pasuje, teraz tylko ten zielony bym zamienił na coś innego. Ciemniejszego może, okej. I nie chcę jakoś szczególnie sobie myśleć nad tym, więc nazwę to... Kraken. Nie wiem, czemu tak często zamiast Kraken mówię Kraken, więc niech będzie. No i tak, to jest nasze początkowe rozdanie sytuacyjne. Czy w gabinecie przygotowałem tak najwyższe opłaty za wejście. Tym samym odpalając to coś, dostajemy od razu, jak to się nazywa. No, brakuje mi teraz słów. Ale dostajemy od razu właśnie spory zastrzyk gotówki za nich. Przynajmniej tak było kiedyś, z tego co kojarzę. Ale tak, personalność klaustrofobia, mniejsza o to, bogaty i zdolny. Zapraszam na razie do Gruborożca. Do Krykena będziemy dawać później. Na razie potrzebujemy takich ogólnych bonusów, a jednak dobra kondycja i to jest lepsze moim zdaniem niż pasja i wyznawcza cienia, który będzie dobry naprawdę później. Więc tak, Gruborożec, praworządny, zły, super. Dziecko natury, niezniszczalność, hipochondria. Trzeba będzie szybko ten izbę kliniczną załatwić, ale tak. Nadal do Gruborożca. Zwykli ubozy, nadal do Gruborożca. Wyznawca cienia, nadpobudliwość. Kurczę, ciebie bym chciał naprawdę już do Krykena. W ogóle co idziesz do Gruborożca. Ale jak tylko zdobędziemy magię cień, to idziesz do Krykena. Dobra. Adept alchemii, komik. Alergia na pyłki. Czyli naturalna nie, ale inne rzeczy mogą być. Dobra, Gruborożec. Przy czym teraz, kiedy już tym zajęliśmy, można zmniejszyć koszty. Jednak najpierw jeszcze bym chciał dociągnąć coś. I pokój dla uczniów albo pokój nauczycielski. Ze wszystkich opcji, szczerze, albo klasa alchemiczna. Ze wszystkich opcji chyba najlepiej byłoby wzmocnić tutaj nauczanie. Tak, tak. Więc na razie w ten sposób. I jak już przy tym jesteśmy, to póki co mogę chyba Gruborożcom... Nie muszę nic Gruborożcom dawać. Dobra, to mamy mniej więcej przygotowany start. I teraz tak, jako że gram na dużo niższym tempie, nie muszę ciągle zarzucać... jak to się nazywa? Nie muszę cały czas zarzucać tego. Ja jeszcze. Nie muszę zarzucać trójki od razu. Bo tak, wszystko będzie w miarę szybko szło, ale na razie możemy trochę przyspieszyć tempo, żeby poogarniać mniej więcej co i jak. I no, jeszcze mogę powiedzieć, że nauczyłem się paru innych rzeczy przez moje nieudolne podejście ostatnie. Więc tak.
Spokojnie zajmijmy się tym tutaj, żeby się to zaczęło. I teraz można już na normalne tempo tutaj przerzucić. Żeby nie było... Lada moment będziemy mieć już pierwsze benefity poziomów, prawdopodobnie magii czasu albo czegoś. Ale tak, myślę, że dziadek Mróz przyniesie prezenty. Nie mieści się w budżecie. Niech będzie dziadek Mróz, zawsze będą jakieś dociągnięcia i magia cienia, super. Arena zabójców, pokój woźnego albo krypta. Oj, wszystkie opcje są tutaj wspaniałe, powiem wam szczerze. Ale... Ale, i to jest najważniejsze, najpierw wziąłbym jednak woźnego. Po prostu... Że tak nazwę... Woźny jest naprawdę cennym elementem każdej szkoły. Na całe szczęście mam więcej jeszcze tej magii, więc można. A coś więcej i... łańcuchy. Na wszelki wielki postawię łańcuchy na razie w stołówce. Nie ma to większego znaczenia. Oraz... Mamy to. Dwie bardzo cenne rzeczy. I teraz, jako że nie wiem co wybrać, to pozwólcie, że szybko zarzucę sobie aplikację telefonową, która powinna mi zdecydować za mnie. Bo tak, zarówno ryzykowna gofrownica niby będzie po prostu zabierać nam życie, teoretycznie, ale usuwanie głodu jeszcze szybsze, bezcenne. Po prostu bezcenne. Więc tak. Żeby nie było, chorągwie zła też jest bardzo dobrą rzeczą, więc wszystko tu jest sensowne, ale z tych trzech, na tych dwóch bardziej mi zależy. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pewne techniki, które chcę zastosować w tej szkole, związane z byciem praworządnym. A to natomiast, no, po prostu pomoże nam z ewentualnymi problemami z orkami. Jeśli by mieliby się pojawić. I niestety nie wiem, czemu nie działa, więc jej. Dobra, trudno w takim razie samo się zdecydować. To tak. Chociaż to jest wspaniałe. Tak, zacznijmy w takim razie od gofrownicy w jednej ze stołówek. Już tam właśnie zmniejszając problemy z głodem. I teraz tak, adept alchemii, alergia na pyłki, hipochondria. No nadal wszyscy idą w to samo miejsce, nierozgarnięty, więc okej. Genialny. Alergia na skorpiaki, klaustrofobia. Zapraszam tutaj, odwaga, agresywność, nierozgarnięty. Na razie możemy wziąć każdego. Bo nie musimy się aż tak przejmować tym wszystkim. Niedługo jednak trzeba będzie już większą selekcję robić. I póki co jeszcze proszę, moje królestwo, nową szkołę magii, tak, środki finansowe albo klasa. Bierzemy klasę. I zabójstwo albo pomsta. Klasa zabójców. Nie jest może idealna, ale tak, niech sobie tu będzie. I praworządny zły. Bierzemy jego, niby jest praworządny. I to jest tak, gdzieś był ten jeden taki, który był bardzo dobry w magii cienia. A, to mogę przy okazji usunąć, bo to już nie jest potrzebne. Znaczy cieni, zdolny, pobudliwy. Dobra, zapraszamy cię tutaj, do Krekena. Jesteś teraz już naszym specjalistą od cieni z tej magii, teoretycznie. I przy okazji jeszcze, a propos tego wszystkiego, patrzcie, każdy ma już po kilka poziomów w magię. Z tych oczywiście też byli już trochę dłużej. Nawet tutaj masz poziom mikstur. Więc tak, nauka idzie znacznie szybciej na tym trybie. A teraz jeszcze tu co mamy, uzdrowiciele, pomagają wysadzać, ekspertów od przedmiotów. Ciężka decyzja, ale wezmę to. I mamy coś bardzo cennego. Otóż możemy teraz ulepszać działanie naszych nauczycieli. A w pokoju nauczycielskim będą przebywać. To mogę wam zagwarantować, będą przebywać na tym poziomie trudności, więc co ktoś tu przychodzi, ma szansę się ulepszyć. Jej. I w ogóle. I jak widać, przychodzą tutaj kolejni uczniowie, którzy prawdopodobnie będą od razu spać albo jeść albo coś. I dobra, mamy pierwszą okazję. Na wysłanie świnki. I od czego bym chciał zacząć w sumie? Ciężko mi powiedzieć. Jednak pojawiają się kolejne rzeczy, więc ze świnką poczekamy. I pierwsze co chciałbym wybrać to raczej tutaj magia naturalna, bo jeszcze jej nie mamy, a może się przydać. Zgadza się podział? Weźmiemy sobie. Bo wspólny pokój jest czymś naprawdę
dobrym i jednocześnie tanim dla gruborocznej póki co. Ciągniemy tutaj jakąś kartę. O, okej. Krytyczne nauczanie. Premia do wiedzy albo zielarstwo gratisowe. I szczerze mówiąc, nie ma nic lepszego niż gratisowe statystyki. A będziemy musieli na tym bardzo polegać, jako że częściej będą właśnie przesiadywać w jakichś innych pokojach, więc bierzemy. I to jest tak, głupi. Niestety głupich jakkolwiek nie chciałbym przyjmować. I idziesz do Krekena, jako że jesteś aspołeczny, bo tam jest mniej ludzi. Ty możesz pójść na razie do gruborożca. No a ty w sumie, mój drogi kolego, możesz też pójść do Krekena. I tak. Powinienem jeszcze poczekać trochę, aż będziemy mieć więcej gotówki, żeby od razu wziąć, wiem, że może to się wydać dziwne, ale trzecią stołówkę od wieśniaków. W tym momencie będziemy mieć trzy stołówki, które powinny wystarczyć nam na działanie całej szkoły. Pierwsza rzecz. Oraz druga rzecz. I najważniejsza zarazem. Powinny wystarczyć nam do spełnienia warunku drugiego spotkania z potworem z jeziora, więc tak, jej. Póki co skupcie się na nauce, no niestety nie mam nic lepszego do wyboru. Masakra. Ale tak, zdarza się. Oraz kolejni uczniowie, dobra. Zapraszamy do gruborożca. Nadal alergia na skrupiaki, no niestety, ale... gruborożec, czy może? Tak, gruborożec. Wszechstronność, gniot... Not, krótki sen, genialny. Możesz iść do gruborożca? Nie, do Krekena. Gruborożec ma już za dużo ludzi. I dobra, chyba starczy. Do bezpieczeństwa do 150, poczekajmy. I do wieśniaków. Tak. Potrzeba. A, dobra. Trzeba mieć 30, ale 50 z wieśniakami. No to dobra, szybko podbijemy wieśniaków i potem nie będziemy się już niczym przejmować. Dzięki czemu będzie w miarę dobrze. Trzy stołówki na pewno wystarczą. I okej, kolejna pora roku. Oni coś chcą. Oczywiście, że mamy program stypendialny. I to jest tak, za 75 zyskamy znacznie więcej. I uwaga, uwaga. Zobaczmy, od czego my tu zaczynamy. Wszechstronność, smakosz. Super. Zapraszam. Zapraszam. Też zapraszam. Pasja, krótki sen. Nadal zapraszam, chociaż... Ty możesz pójść tutaj, jako że masz pasję, to podwójna pasja będzie potężna. No dobra, wybaczcie to cięcie, ale tak. Są tu mamy powolność. To powolność kontrujemy oczywiście dobrą kondycją. Więc idziesz do gruborożca, mój drogi kolego. I teraz rzucamy jeszcze jednego, żeby jeszcze bardziej się dorobić na tym. Prawdopodobnie tak, wybrać światła to bez znaczenia. Krótki sen, okej. Tchórz do gruborożca. Wybrać światła, chwała, strofobik do gruborożca. Grzeczny, ale leń. O nie, 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 nie. Wszystko robi wolniej, o nie, 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 idziesz do gruborożca. Krótki sen, super, a społeczność, alergia na pyłki. No niestety, jako że jesteś aspołeczna, to jestem zmuszony dać cię do Krekena, bo tam mamy mniej uczniów. I to jest tak, pasja. 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 Do Krekena. Wszyscy, którzy mają pasję w nauce magii, to do Krekena. A póki co, no, kolejne. Entuzjasta magii tajemnej, alergia na pyłki, bibliofilia. Okej, zapraszam do gruborożca. Sumienny łakomczuch. Zdecydowanie do gruborożca. Genialny komik, który jest tchórzem do gruborożca. Pracowity gość, który jest w dobrej kondycji. Oj, gruborożec! Będziesz najszybszym człowiekiem świata, człowieku. Dobra, udało się. I wiecie co, może zostawmy już stawkę na 30. Tak będzie lepiej. A póki co, kolejne wyciągnięcie. I mamy tutaj gabinet psychologa, biblioteczkę albo prywatny pokój. Psycholog niech będzie. Postawimy go tutaj. I tak, czy mamy jakiegoś podrzędny, no ale praworządny psycholog? To oczywiście, że praworządny. Nie ma innej opcji. A nasi studenci jak sobie radzą teraz? Z tego co widzę, wszyscy są we szkole. Nie, dobra, jeszcze zapomniałem o tej gawiedzi, która dopiero przyłazi do szkoły.
Nie jesteśmy na nich gotowi. Niestety nie jesteśmy na nich gotowi. Na całe szczęście mamy w stołówce gofrownicę, która może przypalić dłonie, a w drugiej stołówce mamy tablicę z bazgrołkami zielarskimi, więc nawet jeśli nie będą się uczyć, to będą przynajmniej cokolwiek robić. I dobra. Szkoła... czy król coś chce? Nie, przepraszam, rzemieślnik. Giermek albo... Golibroda. Okej, okay. Czyli mamy do wyboru nasze pierwsze zlecenia. Rzemieślników, czy mamy zaklinanie? Jak na złość nie. Mamy generalną alchemię. Właśnie mam generalną alchemię, czy ona wystarczy? Giermek, nie mam heroizmu ani niczego. A tu mam zabójstwo, ale czy mamy świętą magię? Kurczę. Kurczę, ciężki wybór. Wiem, że rzemieślnicy są bardzo dobrzy, więc mógłbym pójść w rzemieślników, ale golibrodę mamy już połowę zaliczonego. Więc w takiej sytuacji, siostra, pomóż. Jo. Droga siostro, czy preferujesz, żebym zajął się szkoleniem rzemieślników, Nekomu i Challenge, na tą planszę, która gra mi narzuciła, których będzie mi trochę ciężej może wyszkolić na razie, bo podkreślam, jeszcze nie mam rzeczy do szkolenia bezpośrednio w zaklinaniu, ale da się załatwić, więc to nie będzie aż taki wielki problem. Czy łatwiejszych możliwe do ogarnięcia, bo mam już połowę wymogów, golibrody, ale oni są bardziej badziewni, jeśli chodzi o swoje warunki. Oczywiście, że golibrody. Okej, siostra zdecydowała, idziemy na golibrody. Nasz cel? Zdobyć święconą magię. Nie będzie to już takim wielkim problemem, a teraz tak, ciągniemy tutaj i... Znak prastarych. O! Kurczę, to byłoby potężne, ale nie mamy jak. Więc... Magia czasu 2. To nie. Wiecie co, można bym to wziął, nie jest to najlepsze, ale... Jeśli by się to udało ogarnąć, chociaż nie, za duże wymogi. Weźmiemy kolejny kapelusik. Nie wiem, czy te dwa kapelusze będą się ładować łącznie, ale jeśli tak, to by jesteśmy teraz w stanie takim, że po prostu magicznie będziemy mieć... jak to się nazywa? Ogarnięcie wszystkiego. A teraz tak, co my tu mamy? To bardzo ważny był uczniowie, czyli więź ze szkołą, dobra. To jest fajna opcja, ale król się obrazi, a tego nie chcemy. Kilka flag albo wspólny pokój. Oczywiście, że flagi w stołówkach i w sypialni. Niech pamiętają o tym, że są tutaj tylko dlatego, że król pozwala im na to, więc tak. Jej, już nie musimy się martwić o relacje z królem. Za to, co musimy się martwić, to to, że mamy nadal jedną sypialnię tylko na tylu uczniów, co oznacza, że... Wielu z nich będzie wychodzić i... To ciekawe, idą sobie... stąd, zamiast ogarnąć... A, mam za mało psychologów, no tak. A mam im problemy psychiczne. Przez te dziwne horrory, które dzieją się w tej szkole. Sam nie wiem, siostra, tak tylko... Peplam głupoty. Ale tak, idziemy do wieśniaków. Co im robisz? I teraz tak, czy wiecie, jak go użyć? Albo to. Dobra, dajmy manę. Musimy jak najszybciej zakompować z wieśniakami, żeby zamówić trzecią stołówkę. Póki co... No, niech się uczą. Niech robią, co mogą robić. I... W sumie to było głupie, powinniśmy pójść do handlarzy czym prędzej. I teraz, co mamy wybrać na naszą specjalizację? Cień? Mistycyzm czy alchemię? Okay. Oczywiście, że alchemię. Brawo, siostra, trafiłaś. I tym mogę wam powiedzieć ciekawostkę, jeśli chodzi o alchemię. Nie wybieram tego, bo mamy dwie klasy. Co to nie. Tylko mówiąc całkowicie, stuprocentowo, teraz mi to robisz gro, jak wybrałem inną specjalizację niż rzemieślnicy. O, a to jest super. Ale wracając, pracujący w tym pomieszczeniu, kurczę, to nie wiem, czy pracujący działa na stołówki, więc lepiej zarzućmy to do jakiejś klasy generalnej, typu mistury. A wracając, ze wszystkich dziedzin magii naprawdę najbardziej lubię dziedziny alchemiczne, więc... Zdecydowanie jest to dobry wybór. A teraz tak, a czy da się tutaj zabrać kapelusz może i wstawić kawiarkę? Można, dobra. Czyli nasi nauczyciele będą się teraz wolniej męczyć, a jednocześnie mogę... przełożyć kapelusz do jakiejś innej sali, żeby ta konkretna sala generowała bardzo dużo. I brakuje nam łóżek. Problemy, z którymi uciekają najczęściej, to jest sen, niestety. I nic z tym nie zrobimy, dopóki nie zdobędę więcej pokoi dla studentów.
bo tutaj siostra nie mogę mieć pokoi, bo chcę pokoi. Co to, to nie. Tutaj musisz wszystko wylosować z kart. A karty mi powiedziały, nie dostaniesz. Więc tak, liczcie na to. Nam się to trafi, bo jeśli nie, to będą problemy. I orkowie coś chcą. Magowie i orkowe klany. Czy chcemy to jako nasz trzeci cel zrobić? Witaj człowieku. Potrzebujemy pomocy czarodziejów w walce z królewską armią. Możesz nam pomóc? Jesteśmy bardzo mili, a jeśli zdobędziesz nasze zaufanie, zbudujesz relację na poziomie 90 punktów, będziemy jeszcze milsi. Co ty na to? Zostajesz naszym przyjacielem. Inkwizycja i król nie będą nas lubić. Króla możemy odbudować. Inkwizycja to inkwizycja, tym się nie musimy przejmować. I powiem szczerze, że zaakceptuję, bo nie jest aż takie trudne. Niby 90 punktów u orków to może być takie w teorii niepokojące, że kurczę, jak my to zrobimy i tym podobne. Ale nie jest to aż takie trudne. I przy okazji teraz jeszcze jedna zmiana. Skracamy program nauczania o rok dla przyszłych studentów. Po to, żeby móc szybciej dostawać benefity za takie rzeczy. I mamy świnkę, super. Nie mamy jednak złota, więc trzeba będzie poczekać. A póki co królewskie chorągwie nie są nam potrzebne. Nauczyciele mogą pozbywać się negatywnych cech. Zdecydowanie muszę to postawić. Nawet nie to, co to będzie ważniejsze teraz, tak? A to postawię w takim wypadku tutaj. Dobra. Teraz poczekajmy chwilę, aż tylko będą, jak to się nazywa, większe finanse. I zaraz pójdziemy po jakieś zakupy. Jak będą finanse, oczywiście. O nie, orkowie są głodni. I co my zrobimy? Oczywiście, że zrobimy gofry, bo co innego. Po to mamy gofrownicę palącą dłonie, żeby robić gofry orkom. Widzicie, dobrze było się w to zaopatrzyć. Nawet nie wiecie, jakie problemy orkowie mi robili, kiedy tego nie miałem. Ale tak, pracownie zaklinania. Niestety muszę postawić gdzieś tam dalej, ale niech będzie. Bo tak jest jej opis i tak ona działa, siostra. Dosłownie, co jest... Współczuję kucharzowi. No niestety, ale tak. Żeby nie było, nie ma co aż tak płakać za tym, czy żałować. Nadal jest to w miarę dobre. A teraz tak, szklarnia. Czy mamy miejsce na szklarnię? Nie mamy miejsca na szklarnię, więc szklarnia poczeka na swój czas. A teraz proszę szybko mi tutaj raz, dwa nabić trochę finansów i idziemy do kupców. Dobra, może finanse nie są, ale... Ale jest cela więzienna, a to też jest równie wspaniałe. Dokładnie, siostra, to się nie skończy dobrze dla moich studentów. Ale tak, nadal nie stać nas. Skupcie się na nauce, no bez przesady, czemu nie mamy nadal żadnych opcji dla nich dobrych? Ale coś mówisz, ta szkoła też nie wyjdzie najlepiej dla mnie. Ale zobaczmy, jak tam z innymi rzeczami. 10 worków mamy. Tak, siostra, da się zlamić. Na tym poziomie trudności najłatwiejszym zlamieniem jest to, że nie ma się chociażby... jak to się nazywa? Opcji powtórzenia ostatecznej planszy. A jeśli nie masz opcji ostatecznej planszy, to możesz super wspaniale sobie radzić ze wszystkim. Ale lamiąc ostateczną planszę, przegrywasz całą grę. A zdecydowałem się zagrać na tym poziomie trudności, bo co? Za prosto mi było ostatnio. To nie tak wcale, że jakieś miałem olbrzymie problemy z różnymi rzeczami. O, sfinansujemy ekspedycję. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. I dobra, nie ma co czekać na handlarzy, bo nigdy nie będziemy mieć finansów, więc... Wieśniacy nas nie będą lubić, niestety. Ale orkowie nas bardzo polubią. Albo... Chwila, to jest 30 z orkami za 40, ale minus do tamtych... Nie, powiedzmy im, że po prostu jesteśmy sojuszniki. No i za dziesiątkę. Dobra. Nie pamiętam, ile to kosztuje. Ale tak, następna sytuacja niech będzie już taka, że pójdziemy do handlarzy po artefakty. Bo jeśli nie mylę, artefakty mogą nadać łóżka, a nowe, lepsze łóżka nam się na pewno przydadzą. Zostaje jeden pokój studencki, taki ogólny. Plus do tego jeden pokój prywatny. Łącznie daje to nam... Dwa pokoje, wow. Ale to daje łącznie 7 łóżek. Więc no, trochę się tego przyda. A póki co jeden poziom zabójstwa i diabłologii. Fajne, ale nie. Pokój woźnego albo demoniczna komnata. A zniemy to.
Czemu nie? Niech się cieszą, się uczą. Czy jest ktoś praworządny? Oczywiście, że nie. Więc niech będzie on. Ej, tak. Alchemiczna mana. Izba chorych, niedokończony. Czemu ja mam takie ciężkie decyzje? Izba chorych się na pewno przyda. Ale golem obniża koszty całej szkoły. No cóż. Powiedzmy, że się weźmiemy jednak. Jak to się nazywało? Izbę chorych. Bardziej się przyda od golema. I tak, zobaczmy jeszcze szybko, jak tam nasi studenci. Czy mam kogoś na dobrych poziomach? 2-1. 1. Mhm. 2-1. Wow, nie są jakieś idealne, ale widać, że jak widać, to tak. Jakoś sobie radzą. Pomyślcie o tym, jak generować teraz pieniądze. Tam z wymiarowa nie. Doradca zawodowy. Oczywiście, że tak. Lubię doradztwo zawodowe. Pozwala nam mieć większą szansę na to, żeby dostać jakieś pozytywne efekty. A podzielmy? Nie wiem. Dobra, z magii cienia wziąć kolejny dom magii. Może ci przydać. Proszę. Krótki sen i smakoś. Jeszcze lepszy niż gruborożec pod kątem takiej neutralności. I wiem, że nie jest to może idealne, no ale jeszcze szybsze i szybsze odpoczywanie. I to. Z drugiej strony mógłbym zrobić kogoś, kto już będzie się specjalizował w magii tajemnej. Dobra, zaryzykuję z tym. Będą też mieć smakosza i magię tajemną. Albo popularność? Nie. Dobra. Dobra. O, to teraz tylko trzeba... Nazwę. Wspaniały banner wygenerować i nazwę. Ale tym się zajmę teraz w cięciu, bo znając, że długo mi to zajmie. No, dobra. O, tutaj mamy dom. Będzie nazywał się Rybeł po prostu. Nie mam pomysłu lepszego. Jestem zmęczony po samym dniu ciężkich zajęć, więc tak. Mamy dom Rybeł. A nie mówię się o stylu zajęciach uczelnianych, mówię o innych rzeczach, ale mniejsza. I tak, od teraz wszyscy, którzy są dobrzy w magii tajemnej, niech tu idą. Ale za to tutaj nie będą iść ci, którzy nie mogą cienia mieć. A tutaj będą ci, którzy nie mogą tajemnej. Tak, na zamian, niech będzie. I świnka morska znowu jest. Świnka morska? Tak, siostra, świnkami morskimi się tutaj komunikuje ze światem zewnętrznym. Wiem, dziwne. Ale tak, przy okazji mamy pierwsze też... Świnkę morską. A, być mogła. Ale przy okazji mamy tutaj pierwsze już nasze, jak to się nazywa? Świadectwa. I proszę, pierwsze co? Mam poszukiwacza przygód. Biorę go, bo to 200 zł. I jednocześnie nie jest to wieśniak, więc no, jej. Kolejny poszukiwacz przygód. Albo możemy pomyśleć o czymś innym. Na razie weźmy poszukiwaczy w przygód, bo to nie jest aż takie złe. I mistrz cukiernictwa. Co to wymaga? Musi być elf ze smakoszem. Dwa mikstury, jeden zaklinanie. Wszyscy już nie mają większej. 3% więcej szans na cechę smakosz. Bierzemy zdecydowanie. 3% więcej szans na to, żeby szybciej się najadać. Oczywiście. Pierwsza naukę sporządzania mikstury o 1%, mikstrze eliksirów. Zdecydowanie. Perfumy aż 10 alchemicznych, 10 tajemnej. Lepsze to niż wieśniak. Poszukiwać przygód. Przelosujmy. Mogłem tego nie robić. Trafił się wieśniak, oczywiście. A tutaj zaakceptujmy perfumiarza. Tutaj też był za dużo szans na wieśniaka. Kamieniarz. Zawsze coś, więc niech będzie. I proszę, pierwszej graduacji tylko jeden wieśniak. I to z mojej winy, bo sam przelosowałem, więc... Bardzo dobra opcja. A teraz tak... Kolejna izba chorych. Wydaje mi się, że może być konieczna, patrząc na niektóre sytuacje, więc tak, druga izba chorych. No wiesz, siostro, mam zajęcia dosłownie, na którym muszę przejść tor śmierci, typ z ostrzami i tak dalej, i kolcami, i opcją podpalenia się, jeśli zawalą, więc tak, lepiej mieć dwóch. Jak to się nazywa? Ej, ale tak, dobra. Dzięki poszukiwaczom przygód swoją drogą też możemy pójść do kupców. I teraz możemy wziąć... dodatkowych elfów do klasy, ale nie. Potrzebujemy artefaktów.
I co my tu mamy? Łowieckie trofeum, fajne, ale łoże z baldachimem. Znacznie szybciej się zaspokojamy, jeśli chodzi o potrzeby snu. I jeszcze dodatkowo płacą za to. No, tego nam trzeba w tej szkole. Tego nam trzeba. Niech dodatkowo płacą za łóżka, które i tak są płatne. Podwójne płacenie. No ale dobra. A drop kolejny mamy, tym razem tutaj i... A, wezmę to. Wiem, że narzekam na belwedery, ale musimy go wziąć. Jak będzie okazja, po prostu tutaj znudzenie i zdrowie psychiczne. Po prostu będzie tam potrzebne. Zawsze chociaż jeden. Chociaż, jak mówiłem, są one ryzykowne. I jak przy okazji tam świnka. O, jeszcze długo będzie to zajmowało. Niestety. A... Jak wygląda świnka morska? Jak świnka morska? Jak świnka morska? No zobacz, tutaj jest. Piękna, wiem. O tak, siostro, dokładnie. Jestem z ciebie dumny, umiesz w angielską nazwę. Aha. Ale tak, zobaczmy, jak tam jeszcze sytuacja. Drogi nauczycielu, jaką masz pedagogikę? Doskonałą, dobra. W takim razie zabieramy ci twój kapelusz magiczny i przekładamy go nauczycielowi, który bardziej tego potrzebuje, który ma pedagogikę tylko i wyłącznie w porządku, więc tak. I przy okazji nowi uczniowie, adepci alchemii. Pieseł mistrzeka, super. A wy idziecie do gruborożca, chociaż jesteś nierozgarnięty, ale i tak. Alergia na pyłki niestety, ale sumienny, więc dalej do gruborożca. A alergia na pyłki to jest negatywna cecha, która powoduje, że wolniej uczą się magii naturalnej. Ale tak. Zapraszam, zapraszam. A, przy okazji możemy jakoś postawić szklarnię? Nope, nadal nie możemy. Niestety. I jak jest taka sytuacja, czy muszę coś tutaj teraz zmieniać? Czy mamy największe problemy? A dormitoria są już bezpłatne? O. A mimo to nadal... Mimo to nadal mamy problemy z łóżkami. W sumie nie dziwię się. Ale niech będzie i... Niestety nic się nie udało nam na ekspedycji ogarnąć. I właśnie, jakie mam relacje z wieśniakami? Może warto sprawdzić? 35. Za mało jeszcze. Za mało jeszcze, żeby kupić od nich stołówkę. Ale musimy to zrobić, żeby jak najprędzej mieć zadanie z głowy. Jednak może zanim to, to jeszcze co my tu mamy? Kocioł wielofunkcyjny! Witamy na stołówce, kotle wielofunkcyjny, który będzie nam jeszcze poprawił sytuację i ogólnie. Może w końcu przestaną się parzyć. Devermi tentaculi. Super rozwijanie umiejętności magicznych? Nie, trumna. Niech uczniowie śpią w trumnie. Żeby nie było siostra, to ma znaczenie. Dzięki temu mogę człowieka zmienić w wampira. A wampir, żeby nie było... Nie wymaga snu. Nie, że nie wymaga snu. Śpi w dzień, w nocy nie śpi, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że generuje w trumnie dodatkową magię cienia. Oraz szybciej się uczy co niektórych rzeczy. I teraz tak, kolejne łóżko, czy prywatny pokój? Z wielkim smutkiem stwierdzam, że prywatny pokój. Nie ma po prostu innej opcji. Bo łóżko by dało nam bonus do typu pieniądze i tak dalej. Ale potrzebujemy więcej łóżek, więc tak. Prywatne pokoje też są potrzebne. I... Tak. Tak. Mamy świnkę. Mamy świnkę, ale nie mam pieniędzy, więc ta świnka i tak nic nam nie da. I teraz tak. Ambitny. Ambicja powoduje, że... coś tego typu. Kiepsko, więc powiedzmy, że pójdziesz do gruborożca. Genialny, ambitny łakomczuch. Niestety głuchy, co trochę tak kontruje niektóre rzeczy, ale do Krekena. Też nie, wiecie co, powinienem kogoś dać już do tego, co będzie się uczył magii tajemnej głównie. No, nawet na, zdecydowanie. Ale tak, świnka morska. Do orków czy do wieśniaków? Powiedzmy, że do wieśniaków. Następne będzie kupienie trzeciej stołówki, żeby już ruszyć, tak. O, mu się chciało. Cichej, siostra. Ale tak, żeby ruszyć inne rzeczy. I przy okazji postawimy tutaj już w końcu stajnię. Nie, przepraszam, nie stajnię, to jest zielarnia, tak. Niestety nikt nie jest praworządny, więc weźmiemy tego gościa. Okej. I mamy 110. To chyba trochę za mało. Chociaż nie, na stołówkę starczy. Więc postawimy trzecią stołówkę, chociaż nie jest ona koniecznie potrzebna. Tylko po to, żeby zaliczyć zadanie. Jeśli kiedykolwiek zarobimy na to.
co? A to ciekawe wydarzenie. Więcej kawy! Całą kadrą doszliśmy do wniosku, że jedna kawiarka to za mało na zespół takiej wielkości, dlatego prosimy o drugą. W przeciwnym razie zorganizujemy strajk. Okej. Więcej kawy, widzisz? Kawa. O, dobrze, kupię kolejną. Nasi alchemicy powinni być w stanie produkować kawiarkę. Niestety... pomogą przez to pójść do Unii Nauczycielskiej, która jest negatywna. Ale macie kawiarkę i cieszcie się z tego. I teraz, drogi nauczycielu golemiarstwa, jakim jesteś pedagogiem? Tylko dobrym, niestety. Czyli jeszcze musimy kapelusz ci zostawić na chwilę. I teraz tak, sierota, który jest hipochondrykiem i tchórzem. Ale zdolny, zapraszam do rybeła. Dobra. I w sumie tak. Mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Siedzimy teraz na jedynce i tak w ciągu coś, więc no. I... duża klepsydra. Nawet nie wiesz, gro, jak mi bardzo pomagasz. Tak. Nawet nie wiesz, jak mi pomagasz. Teraz podczas spania wszyscy uczą się magii czasu. Takie wspaniałe. Gdyby jeszcze były łóżka. A są łóżka? Mam już, już mam wystarczająco jakie 7? Mam teraz ich 7. 8, 9. Tak, 9. Jeśli nie mylę. Uczniów mam trochę więcej, ale pamiętaj, że część z nich jest wampirami, a wampiry śpią w dzień, w czasie kiedy reszta uczniów wtedy nie śpi. I mamy najważniejszą rzecz, drugi poziom celi więziennej, a to oznacza indoktrynacja. W tym momencie oficjalnie ogłaszamy, że w naszej szkole nie ma żadnych sztywnych zasad, ale nadal jeśli złamią zasady, które są, do więzienia z nimi, a to można uczynić ich praworządnymi. A uczynienie praworządnymi spowoduje, że wszystkie praworządne lekcje, czyli większość z nich, będą mniej kosztujące dla ich zdrowia psychicznego i w ogóle, więc jej. Przy okazji świnka morska wróciła, ale najpierw graduacja. Sprzedawca eliksirów młodości. Otrzymujesz karty kamień filozoficzny i losową kartę mikstury, czyli dwie mikstury, biorę. Wiejski mag, oj nie, możesz dużo lepiej zrobić. Poszukiwać przygód może być. Tutaj kapłan rytuałów, to jest coś takiego ciekawego, więc spróbujmy. Stoman naturalny i stoman cienia. Może być perfumiarz. A no nie ma nic lepszego, więc możesz brać. Czarodziej praktykant może być. Dobra, dobra. Dostaliśmy trochę rzeczy. Teraz, kiedy mam złoto, szybko idziemy do wiśniaków. Głównie po to, żeby kupić stołówkę. Tym samym możemy trzecią stołówkę gdzieś dostawić. A tutaj, siostro droga, wszyscy wiedzą o tym, ale tak, przygotujemy ci coś w kuchni. A to ci niespodzianka, już szukam smoków. I teraz najgorsze zadanie, musimy zdobyć 4 smoki, wszędzie kiedy mam 0 smoków. Ale za to mam odczynnik alchemiczny, który możemy od razu wziąć, żeby... wziąć sztandar gildii. Tym samym poszukiwacze przygód będą nas lubić za to, że nic nie robimy. Polecam. Stali naturalnie możemy też coś wyciągnąć, tym razem mamy plemienne łóżko. Które jest super, bo przez to ci, którzy się już prześpią, nie będą chcieć spać przez dłuższy czas. Jakieś takie magiczne łóżko od orków. Nie wiem, jak oni to robią, ale polecam. I tak, jeśli chodzi o samo ciągnięcie stali za złoto, na razie tego nie będziemy robić, bo po prostu uważam, że nie ma to aż takiego sensu. I teraz tak, możesz pójść szczerze tutaj. No tak, nie możemy za dużo ludzi dawać do tych takich super rzeczy. I po co teraz wychodzą? A to jest dziwne. Ktoś wyszedł z powodu jedzenia. Kiedy mam 3 stołówki, wszystkie są prawie puste. Czyli co, przeszkadza ci to, że musisz płacić za posiłki? Dobra, od teraz posiłki są darmowe. Nie problem. Niech się cieszą moim szkołom. I tak, wykorzystam ich na inne sposoby. Nie muszą mi płacić za jedzenie. Więc tak, i teraz co my tu mamy? Musimy ich lepiej pilnować, mistyczne oko, czy łańcuchy. Albo stos. Ha. A to jest teraz naprawdę ciężki wybór. Czy postawić stos i grozić uczniom, że jeśli są źli, niedobrzy, to będziemy ich palić na stosie? Czy postawić słoik, w którym jest miliony oczu, które zawsze wyglądają, jakby patrzyły na moich uczniów? Ciężki wybór. Bardzo ciężki wybór. Ale szczerze wezmę chyba te oczy. Bo można je postawić w stołówce. Wiem, że jestem zły, ale w stołówce siedzi dużo
uczniów bardzo często, bo jedzą i tym podobne. Więc tak, prywatny apartament weźmiemy, niech się moi ci nauczyciele cieszą. I tak, powoli będziemy już kończyć epizoda, bo widzę, że mamy już 45 minut na liczniku. Ale najpierw, zanim to, to jeszcze... weźmy kogoś, kto jest geniuszem, kto nauczy się wszystkiego wspaniale. Dobra, mamy to. Mamy to. Więc tak, teraz kiedy to już jest ogarnięte, 1/4 rozgrywki na tej planszy minęła. Bardzo wolno nam idzie, jeśli chodzi o co, no, zaliczanie zadań. Ale tak, damy radę. Czuję, że będzie dobrze. A póki co, chyba na tym możemy naprawdę skończyć i... Widzę, że częściej śpią niż jedzą, więc... Niestety nie ma jak, więc zostawiam to tak jak jest. Ale tak, chciałem właśnie przerzucić jeszcze inne rzeczy. Ale tak, jak mówiłem, kończymy epizoda. Ale zanim jeszcze skończymy tak całkowicie, to delikatny przegląd umiejętności naszych uczniów i... Nie wierzę w to, co się stało. Ale patrzcie, pierwszy uczeń, którego sprawdzamy, 4 w magię czasu. A dlaczego to? Dlatego, że śpi. No, normalnie logika tej gry. Ale też ma 2 w zielarstwo, co oznacza, że często odwiedzą stołówkę, która to ma, i 3 w elementalizm oraz inne rzeczy, więc... No coś tam się uczył. Kolejny. Jakie to są piękne wyniki. 2 w zielarstwo, 2 w magię czasu, 2 w zabójstwo, 2 w demonologię, 3 w mikstury i 4 w elementalizm. Jak widzicie, dużo lepiej wypada ta szkoła niż tamta. Teraz kolejny. Raz. 3 żelarstwo, 1 elementalizm, 1 magię czasu, 1 zabójstwo, 4 eliksiry. A to wszystko, podkreślam, są w gruborożcu. Jeszcze nie patrzałem na tych z Krykena. Teraz kolejne. 2, 2, 2, 1. No to są naprawdę przyzwoite wyniki. Oj, ja tu mam jakieś aberracje. Oj, to jest niebezpieczne. A niestety nikt się tym nie zajął. Nie wiem czemu. Ale i tak, 1, 2, 3, 1, 2. To są dobre wyniki. No. Nie będę już może komentował wszystkich, ale patrzcie, to oni naprawdę się uczą. Mimo wszystko. Więc tak, na tym prawie kończymy już przeglądanie naszych gruborożców. Widać, że są tutaj młodsi gruborożcy. Nie, to nie jest młodszy gruborożec. Ten po prostu ma jakieś takie nie najlepsze wyniki. Ten też ma nie najlepsze. No szkoda. Ale tak, zawsze cokolwiek to jest. I co my tu mamy? Tutaj przyzwoicie nawet. A to są już na pewno ci tacy świeżacy. Więc tak. Przejmować. Natomiast jeśli chodzi o krekenów, to jest chyba nowy kreken. Tu mamy 3 w zabójstwo. I tyle. Żeście mi zaskoczyli. Tutaj już za to widzicie lepsze wyniki. Czy gruborożce lepsze od krekenów? A tak, siostra, ale w gruborożce jest więcej ludzi, bo tam głównie tam wkładam ludzi. Chyba, że mam jakieś wielkie predyspozycje. Ale tak, w krekenie... To brzmi jak Slytherin. Oj! A tutaj... Widzę jedną osobę, która totalnie... Totalnie po prostu... Jest 100% znudzona, 100% zmęczona, 100% głodna, ale jest mistrzem w skrytobójstwie. Co już pokazuje, że jednak kreken robi dobrze to, co ma robić dobrze. No i tutaj też 4. Jest dobrze. Tylko znudzenie życia. Tak, i niestety też nadal nie uczą się święconej magii, żeby zostać... goli brodami. Tak jak ty chciałaś, droga siostro. Yeah. Więc to może być nasza porażka, ale dobra, dobra. Nie będę już więcej naprawdę tutaj siedział, bo już 50. minuta, więc... To na tyle, dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.